Dzień dobry. Ostatnie w tym tygodniu spotkanie ze Zbigniewem Herbertem i z jego przeuroczym i jakże smutnym wierszem Przepaść pana Cogito. Otóż, szanowni państwo, będziemy dzisiaj analizować sobie, jak to Przepaść pana Cogito, przepaść taka całkiem realna, oczywiście, która egzystuje w granicach metafory, może zobrazować to, co jest w życiu człowieka najgorsze, czyli strefę jego dramatów, problemów, chorób, być może wszystkiego tego, co staramy się wyprzeć, bo to jest wiersz o wyparciu. Ale zanim wiersz o wyparciu, to proszę przez chwilę pokontemplować sobie istotę tej postaci, którą jest pan Cogito. Pan Cogito to jest taki pan myślący. Gdybyśmy chcieli go sobie namalować, to pewnie by wyszedł, tylko go trochę bardziej zbliżymy tutaj do rzeczywistości, wyszedłby jako taki ludzik, który podpiera się w zadumie ręką, drugą opierając gdzieś na biodrze. Pan Cogito jest to taka postać, która wywodzi się od słowa cogito, czyli myślę, ze słynnego hasła kartezjańskiego cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. Pan Cogito ma być pewnego rodzaju reprezentantem autora, jego tak zwanym alter ego, człowiekiem, który myśli właśnie, filozofem, obserwatorem świata, intelektualistą. Dobrze, to teraz popatrzmy sobie na to, co jako pan Cogito widzi w jednym z wielu wierszy, których jest bohaterem. Widzi przepaść. W domu zawsze bezpiecznie, ale zaraz za progiem, gdy rankiem pan Cogito wychodzi na spacer, napotyka przepaść. Nie jest to przepaść Pascala, nie jest to przepaść Dostojewskiego, jest to przepaść na miarę pana Cogito. Dni bezdenne, dni budzące grozę. Tak, i słusznie zauważa nasz autor, nasza postać mówiąca, że w domu zawsze jest bezpiecznie, w domu każdy ma bezpiecznie. Natomiast ten moment, kiedy wychodzimy w domu, to jest ten moment otwierania sobie drogi do piekła w pewnym sensie. Moment przepaści. Przepaść się zaczyna i przepaść leży pod drzwiami i człowiek, który przez te drzwi wychodzi, bardzo łatwo może zrobić jeden niebaczny krok w kierunku tejże przepaści. Czy pan Cogito robi krok w kierunku przepaści? Nie, jeszcze nie robi. Ta przepaść nie jest zresztą jakaś taka specjalnie duża, jak będziemy widzieć z następnego fragmentu wiersza. Jest to taka malutka przepaść. Nie jest to przepaść Pascala, jak mówi, nie jest to przepaść Dostojewskiego, czyli dwóch zacnych myślicieli, których wielkie problemy rozpatrywane intelektualnie były problemami doniosłymi. Dostojewski w swojej literaturze przecież rozważał, na ile człowiek potrzebuje Boga i w jaki sposób wyglądałby świat, gdyby tego Boga nie było. Rozważał wielkie problemy winy i kary, rozważał problemy odkupienia. Przepaść, która mogła wystąpić u myśliciela Dostojewskiego, bo była to przepaść wielkich ludzkich problemów. Zresztą tak samo jak i u Pascala, który przecież mówił, że człowiek jest tylko i zaledwie trzciną, ale trzciną za to myślącą, że nawet jeśli cały wszechświat sprzysięgnie się przeciwko niemu, to i tak on będzie wyższy, lepszy od tego wszechświata, bo jest świadomy swojej śmierci. I stąd przepaść Pascala, który również podejmuje wielki egzystencjalny problem człowieka, jest przepaścią doniosłego myśliciela. Czy pan Cogito jest doniosłym myślicielem? Nie, chyba jest takim zwykłym człowiekiem, który po prostu wychodzi z domu i ma swoją malutką przepaść. Na swoją miarę. Mały człowiek, mała przepaść. Ta mała przepaść, zwróćmy uwagę na charakterystyczne stwierdzenie, znajduje się tam, gdzie są dni bezdenne, dni budzące grozę. Co nam może sugerować taka mała przepaść? Ja myślę, że każdy współczesny czytelnik może w tej małej przepaści dopatrzeć się smutku, problemów, stanów depresyjnych, takiego samopoczucia, które być może sami gdzieś osiągamy, albo wiemy, że jesteśmy świadomi tego, że możemy gdzieś kiedyś napotkać na naszej drodze problem depresji i się z nią zmierzyć.
Zresztą depresja, jak wiemy, to jest samo słowo w sobie znaczy też obniżenie, więc jak nic pasuje tutaj ta metafora przepaści jako metafora właśnie takiego dołka, w który wpadamy. Popatrzmy sobie, co jest w dalszej części wiersza. O przepaści. Idzie za nim jak cień, przystaje przed piekarnią, w parku przez ramię pana Kogito czyta z nim gazetę. Uciążliwa jak egzema, przywiązana jak pies, za płytka, żeby pochłonęła głowę, ręce i nogi. Zwróćcie uwagę, że w trakcie codziennych czynności pan Kogito, kiedy siedzi sobie na ławeczce w parku, to i czyta na tej ławeczce gazetę, to jest prześladowany przez przepaść. Gdzież jest przepaść? Przepaść prawdopodobnie znajduje się gdzieś tu. Zagląda mu przez ramię. Ta przepaść. Czyta z nim gazetę. Idzie z nim po bułki. Przepaść jest wszędzie z panem Kogito. Oczywiście naszła mnie tutaj właśnie taka pokusa, żeby narysować wesołą przepaść, ale to tylko po to, żebyśmy mieli świadomość, że przepaść jest właśnie tym kimś, kto się tak spoufala z panem Kogito, kogo banalny charakter jest właśnie na tyle banalny, że ona jeszcze nie powoduje bardzo poważnych problemów. Ona się po prostu za nim skrada, ona go nie chce odpuścić, nie chce mu odpuścić swojego towarzystwa. Jest uciążliwa jak egzema, taka groźna choroba skórna. Jest przywiązana jak pies, czyli najwierniejsze ze zwierząt. Jednocześnie jest zbyt poważna, żeby pan Kogito zajął się nią na poważnie i żeby spostrzegł, jak wielki kłopot sprawia mu ta przepaść, albo jaki wielki kłopot kiedyś sprawi. Mówi o tym w następnej części wiersza. Kiedyś być może przepaść wyrośnie, przepaść dojrzeje i będzie poważna, żeby tylko wiedzieć, jaką wodę pije i jakim karmi się ziarnem. Jeśli pan Kogito spodziewa się kiedyś jakiejś przepaści, to spodziewa się poważnej przepaści. Żeby tylko wiedzieć, jaką pije wodę i jakim karmi się ziarnem. Czy my mamy szansę wiedzieć, co powoduje przepaść? Nie, pan Kogito nam odbiera tę szansę. Mówi, nie wiadomo, kto i kiedy spowoduje wzrost tej przepaści. Nie wiadomo, jakie warunki złożą się na to, że przepaść dojrzeje i będzie poważna. Nie wiemy, kiedy te nasze problemy, ten cały wór naszych ciężarów, ta nasza depresja, to wszystko, z czym się zmagamy, kiedy to przerośnie nas samych, kiedy to stanie się tak groźne, że jeśli tam wskoczymy, to prawdopodobnie już się tam nigdy nie wydostaniemy. Teraz pan Kogito mógłby zebrać parę garści piasku, zasypać ją, ale nie czyni tego. Więc kiedy wraca do domu, zostawia przepaść za progiem, przykrywając starannie kawałkiem starej materii. Zobaczcie, zatoczyliśmy taką klamrę. Pan Kogito na początku tego wiersza wyszedł z domu, wyszedł na świat, zaobserwował istnienie mikroprzepaści, a to, co teraz zrobił, to jest przykrycie przepaści kawałkiem starej materii, tak żeby mógł bezpieczną ścieżką, bezpiecznym krokiem przywędrować z powrotem do domu. Czym jest ta stara materia? Oczywiście w jakimś sensie, jeśli przepaść jest naszymi problemami, to stara materia jest tym takim procesem wyparcia, który my stosujemy. Jest przepaść? Ok. Ale niech przepaść sobie leży, niech przepaść sobie dojrzeje, niech się przepaść nad sobą zastanowi. My możemy przez chwilę żyć jeszcze w spokoju, więc tak też żyjemy. Trochę skrócimy panu rączkę, bo o, w ogóle usunęliśmy za panu rączkę. Czy przepaść może być jeszcze bardziej poważna? To my wiemy, że może. Ale pan Kogito póki co, ponieważ nie wie, co z tego będzie, a podejrzewa, że może tej przepaści nie być poważnej, po prostu zastosował znane sobie lekarstwo, czyli wyparcie. Ten prosty, wdzięczny wiersz, a jednocześnie smutny i mówiący w bardzo symboliczny sposób o tym, co może nam się w życiu przytrafić, zasługuje na prostą tezę. Człowiek nie walczy z problemami, pozwala im zawładnąć swoim życiem.
I to, czym chcemy zaargumentować taką tezę, to jest, są proste dwie przestrzenie w tym wierszu, czyli cała symbolika przepaści, jaką tylko potrafimy wymyślić, i postawa pana Cogito wobec tejże przepaści. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia przy okazji tango. Albo może jakiś inny wiersz jeszcze.